Zapraszam do obejrzenia filmu szkoleniowego, w którym omówię wystawienie dokumentu magazynowego MM przesunięcie międzymagazynowe. W tym celu z menu wybieram magazyn, przycisk nowy dokument, opcję MM przesunięcie międzymagazynowe. Wybieram magazyn źródłowy, wprowadzam datę dokumentu, wybieram magazyn docelowy. Aby dodać pozycję dokumentu, z prawej strony ekranu wybieram przycisk Dodaj. W filtrze wprowadzam część nazwy, wybieram pozycję, potwierdzam przyciskiem Wybierz. Wprowadzam ilość, teraz można dodać następną pozycję. Robimy to analogicznie jak poprzednio, czyli wybieramy z prawej strony ekranu przycisk Dodaj, wprowadzamy część nazwy, wybieramy pozycję, potwierdzamy przyciskiem Wybierz, wprowadzamy ilość. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji w dolnym prawym rogu znajdują się przyciski do zapisania. Wybieram przycisk Potwierdź. Dokument został zapisany. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnych filmów szkoleniowych.